Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na M-Creek, odcinek hashtag 7. W dzisiejszym odcinku wapnujemy pola. Pole. Tutaj to nowe pole wapnujemy i będziemy siać. I na samym początku odcinka tutaj. Spokojnie, tam się nic nie stanie, bo jadę na pracowniku. Nie na pracowniku, to na nawigacji. Miałem nie używać, ale jednak. Dobra, ten tam niech z tym silnikiem przyjedzie. Ale jednak stwierdziłem, skoro to ma. W tym Masaju nie powinienem nawigacji używać, no ale trudno. Po prostu, no nie ma. O, siema. Hej. Co u ciebie? No, tak przyszłem powiedzieć coś. To masz mój. Czekaj, muszę włączyć grę. A jak tam cosplay u ciebie? Działa? Czy nie działa? A to dobrze działa, to jest sukces. Widziałem, że na Eurofarms grasz. No, 15. No, no właśnie tak. Fajne nawet pod naszym mapą. Nie ma liczby. Na takich mapach to jest właśnie pomocne, na takiej dużej mapie. O, jedzie tam siewnik, widzę. O, jedzie McCormick z siewnikiem. Już prawie dojechał. Dobra. Kurde, nie wiem ile z tego łapka mać. Pola. Złapnuję. Teraz się do końca i wyślę tutaj kolejny, niż pójdzie po łapnie. A jest gdzieś tu stacja wapnowania blisko? A tu jest stacja wapnowania? To dobra. Zrobić na gumę. A i... Wiesz, że była aktualizacja do Farminga 22? Dzięki tej aktualizacji doszły 3 nowe case'y. Case Quadrak i dwa case'y Steigery. Dobra, chciałem się ciebie zapytać, jak działa autotraktor. Jak chcę na przykład kultywować, to co ja muszę tam kliknąć? Czekaj. Rowtrack jakiś case doszedł, nie wiem co to jest za ciągnik teraz. W sensie jaki co to jest za case. Tak, no i doszły te 3 ciągniki. A co traktor? No to jak autokombin działa. No tak, ale jak chcę kultywować to gdzieś w pizdzie leci. No wiem, dlatego ja go nie używam, bo ten co tak średnio działa. No właśnie, działa. To jest problem. Kurna, co mi się tu stało? 124 godziny farmingu. Więc spoko. No, ale jajca ty. A że on mi od razu siewnik rozłożył? Jak dojechał na miejsce? Tego się nie spodziewałem. Tu. Dobra, tego tam Żyda mogę dostać małego. Ważne, że całe pole jest wapnowane. Taki Żyd może zostać tam. A wiesz, jak wygląda 8 na Eurofarmsie? Pole? No, wiem. Właśnie robię. Ten... 7 zrobiłem. O! 7 zrobiłem i 4, 5 zrobiłem. Teraz lecę z tym polem. Kurde ty! 5 godzin przegrane. Zatem jedzie. Jedzie.
Właśnie nie wiem, dlaczego na klasach lekcjonach nie działa ten kombajn. Działa. Właśnie jak tak daje, to nie chcę zbytnio, bo wszystko w lewo jedzie. Wiem, co. A jak ty chcesz go dać? No, żeby ten... No. Dookoła jeździł. No. No, to ja daję na prawy i włączam go. Ale i tak jedzie gdzieś w pizie. Nie wiem, a na innych działa wszystko normalnie. No bo tam masz różne opcje, żeby ustawić go. Sranych maszyn mam na tym mapie. No tak, no tu jest. Autokombajn włącza. Ja normalnie się na klasie lekcjonalnie kosiłem. Na autokombajnie. Chyba nawet na tym samym, co ty masz. No. Nie wiem, ja w ogóle jakiegoś drony pobierałem tam, z modpaku chyba jakiego. Ja wszystkie ogółem maty trzymam na pendrive. Co ja kupię sobie i będzie git. No to na tym kombajnie działa chyba. Na przykład no. Wziąłem się za 13 pole, ale to nie chce mi się na jeden kombajn. Później to zrobić. To się zablokowało już? Nie, kurde, nie wiem, czy całe pole złapnę. Dobra, całe złapnę, bo to małe. To. A, bo to kombajna nie ma, dobra. Co X? Dobra. Puma się zablokował. No, ale nie było tego pisa. Idzie. 300. A ja kiedyś robiłeś na kurs playu ten? Talerzowanie czy coś takiego? A żeby teraz? Jak ja to robię, to wychodzi nawet. To trzeba poprawiać miaki. Tu się dzieje. Byś oglądał odcinki z farminga, to byś wiedział. Że robiłem nie tylko talerzowanie. W 19 tak. Dużo cosplaya używałem, bardzo dużo. No, to akurat potwierdzam. Nawet chyba na ostatnim odcinku był używany cosplay. No był. Musiałem na dwa zestawy, pamiętam. Dobra, zanim się tu nasypiesz, teraz to zrobię już jeden przejazd siewnikiem. MC Kornik. Ale mi się Nikolat podoba, taki CX 80-90 kilometrów ma. A ja wiem, jaki ten co na zdjęciu był. No. Mi się podoba. A nie wiem, nie mam go, ale chyba sobie go pobiorę zobaczyć. Tylko powiem ci, że nie jest bugowany. To dobrze. Jest bugowany czy nie? No nie, właśnie. A ten drugi kombajn to jest oryginalny, jak widziałeś. A, no ten case tam chyba. No ten case. No, to za 2,5 godziny będzie film na kanale, także. Fajnie. Oczywiście z 15. Więc będziesz mógł sobie zobaczyć, co tam działa ciekawego. Dobrze. Muszę kupić właśnie tego fajnego, bo nie chce mi się na tych krakach grać. A, bo tam dużo modów nie ma.
A ty masz najnowszą wersję farminga, czy nie możesz? Co? Ty nie możesz chyba najnowszej wersji, jak masz kraka. Ja mam Gold Edition, tego pobrałem jakiegoś. I właśnie sobie kupię też Gold Edition. Pytanie nawet. I myślę, czy jeszcze JCB sobie kupić, ale chyba nie. Nie warto. Jak się stać? Ja bym tego i tak nie używał. Gold Edition, tak więc. A ja sobie kupię, czemu nie? No już pełna praca. Taką miniaturkę sobie zrobił. Ej, jak naćpałem, że na tych medium ustawieniach nie jest źle. A co cię wzięło, że w 15 grasz? Co? Co cię wzięło, że w 15 grasz? No w 15 już dawno gram. No ale ty to mnie nie uwierzysz, mnie ale dobrze. Cyk, cyk. Nie wiem, bo teraz wszyscy grają praktycznie w 22. Mi się 15 zawsze podobała i będzie, tyle ci powiem. Nie pamiętam, jak to było z 15 u mnie. A 13 kozak jest. No, też fajna 13, powiem. Mam na Steamie kupioną. Mam. 15 niestety na płycie. Płycie masz. Ale 13 mam 76 godzin tylko, bo nie chcę mi się więcej. Ale w 13 jest bardzo dużo modów chyba, nie? No, tam jest pełno modów. No. W sumie do 15 też jest dużo modów, jakby nie było. Tyle jest stron tego, nie? Wszystkiego tam. Chociaż do 22 też już jest pełno modów. Czy pełno? No, nie tyle co w starszych farmingach, no ale już nawet dużo jest jak na ten czas, który się jest. 17 grudnia, nie? No, zgadza się. No. Tu nawet dużo modów już jest. Na modhubie ile modów już jest w ogóle? O Boże, co ja zrobiłem. Super, obciążnik odczepiony, prasa odczepiona. Super. To jest dramat jakiś. Dzisiaj w 19 idę grać na Dąbnicy. Więc no, fajnie. Tam sytuacja tu kosi. To ile ma? Na 98 to niech jedzie, gdzie spać to idzie. Właśnie kurczę, nie wiem czy nie zrobi sobie jakiejś tam napsa z 13. Czy nie nagrać? Może jutro jak mi się będzie nudzić, zobaczę. Taki timelapse orki, fajny by był. No, muszę coś nad tym pomyśleć. Boże, co on zrobił. Płot się wpierdzielił. Ale to, że kamień na mapce dali, to jest nowość, bo tego nie było. I że pod escape'em idę sobie z kamieniem. Tego nie było. Tego chciałem, majstra, twórz pracę, przejedź. Tutaj na razie stoi na środku pola, wyrąbane. Niech tam stoi. Właśnie 22 jest fajny ten pracownik. Że możesz sobie go wysłać i on sobie jedzie na... na dane miejsce. To praktycznie cosplay jest. Tylko taki ulepszony, albo nie ulepszony. Nie. Taki łatwiejszy, o, można tak powiedzieć. No, bo klikasz na ciągnik i
dajesz mu miejsce dojazdu i ja sobie po asfalcie ciśnij. O kurde. Super jesteś. Nie zmienię się. Czekaj, co na to odpiszę. Cały ruch 7. Okej. No to Beres będzie zadowolony. Jak on to przeczyta. 16 godziny do domu. Będę zadowolony. No właśnie, ja tu muszę ceny sprawdzić, bo na każdej mapie mi ceny zmieniło. Pospadały. Widzę, że tu też pospadały. Ale rzepak 2000 jest na wzroście. Znaczy ja mam tylko jeźdźmy do sprzedaży, tak? To tak po prostu sobie sprawdzę te ceny. Miód 2,7,4,8. Ciekawie, ciekawie. Dobra, ten tam dojechał. A co to za tekst? Co to za kolor jest? Aha! Serio? O kurde! Wymaga wałowania, pisze. No to będzie fajna robota w kolejnym odcinku. Więc kupujemy wały. W kolejnym odcinku kupujemy wały. Wały albo te 12-metrowe będziemy to wałować. No bo co? Wymaga wałowania. A bo pewnie te wały poprawili. W sumie tego nie pisało. Bo tego nie było na pewno. Tego nigdy nie było. Siema, Kubiks. Wymaga wałowania. Ha, ciekawe, ty tego to nie widziałem. Kurde, jednak się zmieniło trochę w tej aktualizacji. Więcej niż tam pisało. Nie mogę jak coś. Więc musi sam grać. Nie, na kamienie nie będę zbierał, bo kamienie to są po odcinku pozbieram. Te dwa pola to są po odcinku. Dla tych, co cierpią, tych, co są daleko i tęsknią. A, czyli tu jest średnio kamieni, tu jest najmniej kamieni, a najwięcej kamieni gdzie jest? Tu jest chyba tyle kamieni. O, sam siad Michał, siema. Siema Jakub. Jezu. Zbysiu, wiesz, że dodali 3 nowe case'y w aktualizacji? Kurwa, się kurwie mnie. No, mówię do 16, kurwa. No to Beret też 16 będzie. A to jest to kurwa, już kurwiłem. Jeszcze chłopie takie co to jest, że kurwa leżysz pod tym i ci na łeb kurwa sypie wszystko. Zwierzę w Fortnite te prezenty tak jak kiedyś? Co jest do chuja?
A wiesz, że Zbysiu pod escape'em widać kamienie na mapie? O czym widać, co? Ej! Kasper, a wiesz, jak ja się doedukowałem? Nauczyłem się na Steamie włączać licznik FPS-ów. Okej. Okay. A wiesz, Zbysiu, że teraz jak masz skład gleby, to tam teraz pisze, że pole wymaga wałowania? XD. No serio ci mówię. Bo jestem w farmingu teraz. Ja kurwa chciałem kupić farminga 22 na święta i całą wypłatę rozjebałem. A że mi Majka? Mi no, Majka przyszedł. Nice. Michael, roboty kurwa. Ja, ta osoba, która ci napisałem artykuł XD, to cały stanie. Oj kurwa nie. Tylko nie upublicznij. Ty, Kubiks. Co? O kurwa. Ta osoba, którą napisałem, to jest ona? Nie wiem, nie powiem. No, czyli to ty jesteś. Czyli ty to robiłeś. Weź człowieku. Nie wiem, nie powiem. Weź człowieku, nie rób tego. Dobra, Helmuta, nie będę cię chuja robił i odpalę komputer. Dobra. Jak ej, coś to... Michael! Co? Wiesz, że w Fortnite są teraz te prezenty tak jak 2 lata temu? Wiem, odebrałem jest. I jak wejdziesz do sklepu, to masz skina za darmo, to jest 0 for gold. Nie wiem, kurwa, Bartosz myśli, tak że jest? Kurwa... No. Bartosz sobie wymyśli, że mody będą się popierać 10 minut, to jest chyba popierdolony i to zdrowo. Niech mi linki wysyła, kurwa, co będę pobierał. A gdzieś na domnicy jeden mod wysłał na grupie. Musisz sobie przeskrolować. Nie. Jeden kurwa, jak potrzebuje 28. No to jeden z 27 będziesz miał. No, kurwa. O Boże Święty. Kurwa, chciałem sobie jeszcze I'm Lava pobrać, ale nie pobrałem. To ale ty, to ja to usuwam, Kubiks. Co usuwasz? No to co, o czym pisaliśmy? Spoko, to usuwaj. Dobra, słyszeliście, dostałem pozwolenie. Dobra, było. Pozwolenie. Wszyscy publicznie to słyszeli. Tak. Nie, ja tego nie słyszałem. No właśnie. No bo ty jesteś kurwa głuchy jak pień. Debiut to był sarkazm. Zamknij raid, albo wypieprzaj stąd. Dobra, Zbysiu, mam to nagrane. Mam to nagrane. Powiedz jeszcze, że idziesz na policję. Zbysiu zgaszony jak pet. Na policję. Kupizy mam Kasper, Kasper nie pójdzie na policję, tylko on pójdzie na milicję. Okay. No, ty jesteś, no, kurwa milicjantem. Cześć, milicja 30 lat temu znikła. No właśnie, czyli Zbychu ma 30 lat. Co? Stary chuj. Nie, nie wiem, co wywnioskowałeś, ale... Ten, wczoraj maniaczek, pijaczek, tylko kurwa. Tylko nie mówię, no już to jakiś kurwa maniaczek... Jakiś kurwa maniaczek, pijaczek przyszedł i wyzywał nas. A ciebie wyzywał, nie nas. Zaraz Beretasa też później zaczynał. A to ty go zacząłeś wyzywać, Janusz, a nie o ciebie. Nie. Chyba on jest kurwa głupi, pomidora to niech on z starej do reja wsadzi. Zamknęp, zaraz, kurwa, uspokój się. Dalej. Ciebne, zaraz. Odbieram prezent, tak? Dobra, 24 minuta, 15 sekunda, Michael odbiera prezent. Co? Co ty głodasz? Maniaczek, dobra, pijaczek. Dobra, w dupę zacząłem solo. No i chodź ci w dupę. No i chodź ci w ty co? Będziesz chciał grać zaraz, no zobaczymy. Kurwa, dzisiaj z Kotwarpią dwani. No dwa mecze wygraliśmy. Super. No a ty co? Ten Bachu to jest takim shitem, że to jest hit. Zobaczysz kurwa. Zamykał, można powiedzieć, że zamykał, bo to, jednym punktem. Spoko, to prowadzi na ale okej. Okay. Przecież ja...
Nie potwierdzam twoich. On nie zasługuje na Golda 3. Super. On zasługuje jak Kasper na Golda. Kurwa, to ty, moja bra... Moja rangę, jakby ktoś kurwa zobaczył, to mnie wyśmiał, kurwa. Ty nie masz rangi zaśniętego. Właśnie, o to chodzi. Kurwa to... Ale wiesz, jak na śmiecie, to też masz taką rangę. Ranga ukryta i chuj. Jak ja wejdę na skrzydłowego i zaraz jego wychodzę, kurwa, i mam bana na... Ostatnio miałem na 10 minut, kurwa. Co? Dobre, nie ma takich banów. Pobieram Knighta, to wrócę. Jak nie jest taki? 10 albo 15. Nie ma. Tak, był. Nie można było grać w skrzydłowe. Przez jakiś czas, kurwa, nie wiem. Z Mikulem też grałem. No samych dobrych teammateów masz, jak coś. No Mikul to mnie kurwa napierdala cały czas. Tak jak Kubik sam nam idzie dzisiaj, prawie zabiję. Polska krowa go dobiła. Czekaj, on tam miał nick. Bo Kubik też, kurde, wynalazł mi pod celownik i zacząłem w niego ładować, a nie przeciwnika. O 63 HP mi zadał, czaisz? No kurwa. To ile się tam kurwa stał? Nie czujesz, że cię napierdala tył? No, co miałem zrobić, jak on mnie, we mnie strzelał, a nie w chłopa. Nie stałeś prosty na mnie. Miałeś kurwa kucnąć chociaż. Jak ja strzelałem do innych. Aha. A ten we mnie strzelał, do nich przeze mnie. Ja pierdolę. Ale asysty za Kubiksa dostałem. Widziałeś Helmut. Helmut, widziałeś jaki jestem zajebisty w Rocketa, nie? Ale dwie bramki strzeliłem. Ja tak, że chciałem już na jedną na dobitkę zrobił. Jedna była fartowna, a druga była z dośrodkowania jednięta. Jeszcze 35 minut i Bartoszek Becik będzie w domu. Dzięki. Bartoszek Becik będzie w domu? Dobra, zapomniałem. Dobra, kurwa, będę się przy siebie. Jakby co to wkurw Bartoszka, że jestem dzisiaj w robocie do 20. Ale będzie pizdedar. Tak, się będzie wyzywał. No to powiedz mu tak. On wczoraj stwierdził, że już nie chce ze mną gadać, bo był w nerwie. No jak tylko mówię, że Bartosz rolnik postępowy sam zapadnia swoje kury. Co ty na tym rolnika wstydzisz, mówię? Ja się tylko spytałem, jak tam jego kury, a on dobra, weź przestań już. A jak go ten młody kurwa cisnął później, to było dobrze. Ten młody to był kurwa głupi jak but. Przez trzy mecze napierdala albo mnie, albo Bartosza w ryj pomidorem. Nie ma co innego robić. A jak się wkurwił, to bankruta jebnął i wyszedł. Wiesz, to jest to, nie, że Nikola jest aktywna na Discordzie, od razu Kajton jest aktywny. No, klasyk. No, ja wczoraj tak... Nie? Spytaj się Helmuta, jak wczoraj Kajtanowi dojebałem. No to możesz ty powiedzieć, a nie... Ale nie pamiętam, żeś mówił coś o kartonie. No ty, gadamy coś tam, że ten Kajton to walec, nie? A za chwilę... Helmut, walczu! Andrzesie, na pół domu. Kurwa. Okej. Okay. Titan był tak zwyzywany wczoraj, że ma zapierdalać do Nikolki, żeby się nie popłakał, że to chuj. Sam później wyszedł. A wiesz, że on dzisiaj był na Discordzie i tak gadał, że nic nie gadał? No, to tak jak wczoraj, nie? Wczoraj się nie odzywał. Ja go tam wyzywałem, cisnąłem go jak chłopca, a on się nie odzywał. Najlepszy ten kurwa, maniaczek pijaczek, bo ja tak mówię, chłopcze, mleka się napij i wypierdalaj.
I chłop nie wiedział, co ma powiedzieć. A taki kurwa mocny w gębie był. Szatana i inne duchy złe. Marty, kto się postrzał wczoraj prawie. Nie no. Mogę. Aż mi się przypomniał taki jeden tekst z piosenki, jak się śpiewał. Aha! Jak to? Bara, 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 beret, beret, beret. A beret jak się wkurwia, jak to słyszał. Michael, co debilu. A to nie nowość. O! Gdzie ty jesteś? No powiedziałeś, że sam zacząłeś grać, no to nie miałem sensu. No, poprzednego gram debilu. A, jesteś przygłupem, teraz to... Tylko nie u tego publicznie. O kurwa, ty weź, weź, idź, bo to do Zbycha się należy, a nie do niego. A właśnie kiedy Zbysiu wyszedł? Bo nawet ja gadałem, kiedy on wyszedł. No przez chwilą, bo jest kurwa pedałem i głupim debilem. Okej. O mi wyjebał. Ten młody wczoraj najlepszy był. Jego odcinało z internetem co jakiś czas, to kurwa chyba brat mu internetu za mało wiaderku donosił. No T-Mobile mu ściągał. Nie, wiaderko kurwa się przedziurawiło i spierdalał internet. Okej. Okay. Dalej. Kurwa, T-Mobile mu internet ograniczyło, bo za dużo pornosów oglądał. Okej. Okay. Komunikat, robimy to dla twojego bezpieczeństwa. Ciekawa teoria. Podpis na dole? Nie zajeść tego kutasa. I chuj. Ja. Młody zbocz. Zboczeniec, kurwa. No powiedział stary zboczeniec. Kurwa. Jako mało może z 11 latach się prół, jakby kurwa był stary mutasa. Zbychu kurwa tak nie prął się wczoraj jak on. Zbychu nadzwyczaj spokojny był wczoraj. A Zbysiu był na kanale wczoraj w ogóle? Zbysiu był chwilę. Jak ja byłem, to Zbychu pogadał 10 minut i wychodził. No a teraz nawet 10 minut było. No, kurwa, no co mam ci powiedzieć, on jest taki. Okej. Okay. Możesz kontynuować swoją wypowiedź. Jakub sędzią. Do końca odcinka zostało ci 8 minut. Także możesz jeszcze się wypowiedzieć coś ciekawego. Kurwa ty. Znając ciebie to powycinasz pizdu. Nie chcę się, więc nie. Będę kurwa sławny w końcu. Okej. Zapromuj mój kanał. Mam mojego TikToka zaproszę. Wyjeb Bartka z opisu, tylko mnie dodaj. A skąd wiesz, że on jest w opisie? No bo widziałem na ostatnim filmie. Widzisz? Oglądam twoje filmy, kurwa. Pewnie zobaczcie tylko opis waszych film. Widzisz? Oglądam twoje filmy. Co? Kasper jest lepszy niż ten, niż Bromczek. Więcej jego filmów oglądam. W ogóle Bartos się nabija o swoich filmów, Kacper, ostatnio. Z tych z FPS-a 13 i w ogóle. Jak on sam ma, kurwa, w 15 ma 20 FPS-ów, to gra się idzie. 15 na very low, kurwa. A nie przyjdziesz tu kiedyś. A widziałeś ten ostatni odcinek, jak mu ścinał? Farminga? Jak 30 na godzinę latałem no. Siemkę? Weź, kurwa, nie mogę patrzeć na to. Kacper, idziesz na scenę słowa? To jest kopie, ten film Bartka, to jest kurwa jak ten, jak karuzela, idziesz zbiegać. Okej. Okay. A jakieś porównanie walnął, ty. To? A jakieś porównanie ciekawe walnął. No ja, bo na karuzeli też, to jest jak tak, kurwa, trzepie przód tył, to jak na karuzeli, kurwa. Przód tył. No tak, to jest jedna kolejka w Energyland, jeździ przód, tył, nie, przód. Nie, Michael, nudzi ci się. Czekaj, muszę zebrać 50 fajdorców. Ja. Teraz to nie jeszcze gra. Muszę zebrać 50 fajdorców, czego wy chcecie? No mówię, dupę sprzedaj i to śmiało. No to sprzedaj, twoja jest większa.
Michał, ile masz kur? Więcej od Bartoszka, czy mniej? Mniej od Bartoszka. Prawda. Bartoszek to tam już ma chuja zajechanego od kokoszek. Bartosz to już tam chuja nie ma, on marchewkę używa. Ja. To co, Kogut nie daje rady, że kolegom się wspomagać? Nie, Kogut Bartka kryje. Od tyłu go w dupę capuje. Okej. Okay. Capnuje go w dupę. Ciekawa teoria, Michał. Ciekawa. Jutro po imitacji odcinka nie będziesz miał życia od Bartoszka. Nie, jednak, zresztą jedno. Po co ci 50 produktów? Bo mi brakuje do 2300. Ja pierdolę, to co najmniej to zbierze, to rok mnie. Morda. No przecież jak ja nie chcę nic mówić, Michael, ale pisałem do ciebie 20 minut temu, mówię, że jesteś cały czas w CS-ie. Nie powiedziałem, tak. Powiedziałeś, ale ja to słyszałem. Powiedziałem. Chodź na CS-a, ja ciągle jestem. Ale nie powiedziałem, gdzie jestem. No w dupie był, no. Ty mogłeś tak zinterpretować to, ale nie napisałem, gdzie jestem. A? Dobra, kurwa, idź zagraj w CS-a 1.6 i... To kurwa, idź graj, jak tobie się nudzi, no. No komu powiedział, że ma lagi na 1.6? Ja pierdolę. Miałem, a teraz nie mam, bo mam komputer inny. Gdzieś Bartka komputer, to ten, co ja mam komputer, to Bartka komputer by chłopie osrał, wrzygał i potłuk. O właśnie, ja się muszę go spytać, kiedy gra w CS-a. Taka w czym? Bartosza? Bo on pobrał tego CS-a, jak nie gra. No, Bartka, idź mi stąd. Michael, wiesz ile Bartka ma? Wyjdź. Michael. No pozdrów tam Nikolę. Nikolcie. Nie, Nikolcia to jest inna, starsza. Pozdro od starego. Do mnie kebab ją lubi. Ja. Czemu Kajta nazwałeś doner kebab? Bo donarski, kurwa, i dlatego. Ja. Tak jakoś, kurwa, doner kebab i kurwa. No, wiesz, że w Tucholi jest doner kebab? Jest doner w Tucholi? Jest. No tam kurwa siedzi, 24 na dobę. Pierdala te kebaby. I wygląda jak walet. Ja. Walcuje glebę. Ale drogowy walet, czy taki niedrogowy? Kujowy. Okej. Okay. Takiego walca to nie znam. Może kubiczka. Co znasz od dzisiaj? Kurde ma. No, kurde, co to ma być? Gówno. Okej. Okay. Idę w CS-a kurwa grać. Idziesz do domu? Też jestem kurwa w domu. Ja w ogóle dziś jestem w robocie, znaczy jak w poniedziałek byłem w robocie, nie? Chłop do mnie mówi, bo ja sobie siedzę z telefonem, chłop do mnie mówi, ty, ale Alzheimera chyba dostałeś. Ja mówię, dlaczego? No ty nie masz roboty, że z telefonem siedzisz? Okej. Okay. Ja mówię, aha. A ja mówię, aha, dobra. Jeszcze sensu nie ma. Nie rozumiem, co to ma do tego, nie? Bo nie rozumiem sensu tej wypowiedzi. Na razie. No, tak on mi powiedział, ajmy. Ajmy? Okej? No to tak. Ja mówię, dobra, niech ci będzie, idę do roboty, na razie. Jakby to Bartoszek powiedział, że ty jesteś tłucznik i ty nie możesz robić. I on mi ciągle powtarza tak jeden tekst, Bartoszek. B. Nie będę mówił nazwiska. Ja Bartoszek, Bercik. Ja powiedziałem o Bartoszce wczoraj, co on sobie słuchnie Arko mierzy. Jeszcze ja się domyślam, co. Ale nie wiem, czy w ogóle 3 taki milimetry ma. Michael, bo on lubi mieć co do milimetra wymierzony. No. To tam nawet mikrometr nie sięga.
No, co ty gadasz? Mikron to jest za dużo. Ty mnie słuchać czy nie bardzo? No mówię, że mikron to jest za dużo. Kuj za dużo. Mikrona to zbyku ma. Okej. Okay. Znaczy nie, zbyku ma omikrona. Nową odmianę COVID-a. A Kubis jaką ma odmianę COVID-a? Nie wiem, nie znam go. Komu go znać? Zbycha znam. I wiem, że zbyku jest pojebany jak paczka gwoździ. Paczka gwoździ. Zbyku jest przejebany jak paczka gwoździ do ściany. Kurwa. Skąd ty te porównania bierzesz, ty? Nie wiem. Wyjął ten odcinek, kurwa. To na którą odcinek ma być? Jutro będzie. Co? Co? Jutro będzie. A co będzie dzisiaj? Nie wiem, no Marko zaraz sobie wyjebie, serio. Idziesz do domu. Kubis, idziesz do domu. Nie krzycz na Michaela. Chłopak się załamie. Dobra, wbijam do tego jebanego CS-a, muszę zagrać dzisiaj trochę. Godzin powbijać, bo mam tylko 75 godzin tylko w CS-ie mam, kurwa, daj. Skąd? 75 godzin mam. Ale tylko. Skąd? No, grania, kurwa. Co też trybisz? No z dupy, kurwa, no grałem chyba tyle, nie? Nie. Mój kuzyn ma 500 godzin w CS-ie zrobionych, to ja też zobaczyłem, to mówię, kurwa, skąd? Co, tak mało macie? 500 godzin. To tak mało? Jaka kurwa 75 godzin, to chyba 3 lata robię. No, to dobrze ci idzie. No dobrze mi kurwa idzie, nie? To ja mam 660. To ja mam podobno, że ja mam 650. O, mój fuzyn chyba te 500 godzin robił chyba 6 miesięcy. O! To dobre zawodniki tam są u was. Jak on siedział do Caunas raz i grał, kurwa, nie wiem. Ja do niego pojechałem, grałem raz z nim tylko 12 godzin. Powiedziałem, że on jest pojebany i więcej z nim nie gra. Okej. Kasper, ty masz 637. On chłopie chciał grać, to pojechał do sklepu, kupił Tiger, trzeba było Tiger, żeby wypić za rano. Znowu mówię, ja pierdolę, ja nie wytrzymam, nie? Ale farming ma więcej godzin niż ty, Kubiks. A wiesz, kto ma najmniej godzin w trzynastkę? Beret. Bo Beret dostał w 2017 roku trzynastkę od Mateusza w prezencie. Jak w 17 roku? W 17 roku Mikul mu kupił trzynastkę, bo chciał z nim grać. Cześć to. Nie. Tak, w 17 roku. No, kupił go. W 20 to kupił. No, bo teraz to kupił, na wiosnę jakoś. A Mikul... Nie, to był prędzej. No ja wbijałem 660 godzin półtora roku. Nie, to w marcu było, mordo. Albo w lutym. To było w lutym, bo my w lutym zaczęliśmy grać. A Mikul teraz pierdoli, że teraz jeszcze się było. Jak w lutym? Co ty gadasz? Nic. Ale w trzynastkę. Teraz ja mam tak. Ja mam kurwa... Ja mam trzynastkę, piętnastkę, czekaj. Trzynastka, piętnastka, siedemnastka, dziewiętnastka i teraz 22 będzie prawdopodobnie. To ja bym se pograł w 15 i 13, ale no nie mogę. Bo nie wiem, zaraz przyjadę do ciebie. No, idź do domu. Idź z domu. Dobra, także idący akcentem kończymy ten odcinek. Na razie trzymajcie się, cześć. Okej. Kurde, jak skończy szybko ty.